Agnieszka Smoleń, dobry wieczór. Weekend zapowiada się ciepło, ale niestety ze sporą ilością chmur i popołudniowymi burzami. Taką aurę będzie kształtował niż z ośrodkiem nad Czechami, a z południa na północ przemieści się jutro chłodny front. W nocy początkowo sporo chmur i przelotne opady deszczu. Wiatr wieczorem umiarkowany i porywisty, później słaby. Jedynie w górach przez całą noc dość silny, tam w porywach do 70 km na godzinę. Na termometrach 0 stopni w Zakopanem i Nowym Targu, 4 w Andrychowie i Nowym Sączu, 6 w Krakowie i Olkuszu. Nad ranem lokalnie pojawią się mgły. Sobotni poranek zapowiada się pogodnie, niestety po południu na niebie sporo chmur, z których będzie padać deszcz. Możliwe również burze. Najcieplejszymi miastami będą jutro Kraków, Miechów i Olkusz. Temperatura wyniesie tam 15 stopni, w Andrychowie i Gorlicach 12, najchłodniej w Zakopanem i Nowym Targu tam maksymalnie 10. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale w czasie burz może rozpędzić się do 58 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, jutro w południe w Krakowie wyniesie 980 hektopaskali, biometr niekorzystny. W niedzielę aura podobna do sobotniej. Rano pogodne niebo, a po południu deszcz i burze. Na termometrach od 14 do 16 stopni. W poniedziałek maksymalnie 14 i przez cały dzień pochmurno i deszczowo. Poziom pyłu PM10 w całej Małopolsce nie przekroczy jutro normy. Miłego wieczoru.